Siemanko wszystkim z tej strony, ja słuchajcie, zrobimy kolejnego Overwatcha, idziemy z kolejnym Overwatchem, ja słucham Scratcha do akcji, dawno Overwatchów nie było, wybaczcie oczywiście, że dawno to też nie dawałem filmików, ale byłem na weekendowym wypadzie, no i dopiero przyjechałem dzisiaj, tak, dzisiaj oczywiście już byłem w pracy, no i teraz mamy już aktualnie godzinę 10, wybaczcie, że tak teraz późno dam ten materiał, ale oczywiście teraz wracamy oczywiście do filmików, bo oczywiście tęskniłem też za tym i oczywiście za wami też tęskniłem, oczywiście trzeba to tutaj oczywiście powiedzieć. Dobra, mamy naszego pana podejrzanego 3-0-0 staty, oczywiście został zreportowany z początku, z samego początku. Zobaczymy jak ogólnie będzie się teraz spisywał mój komputer, bo miał teraz troszeczkę pauzy od gier i od wszystkiego, od nagrywania, także miejmy nadzieję, że się coś tam polepszyło, nie? Dobra, co mamy tutaj? Dobra, kupił sobie skauta. No i sobie oczywiście wychyla mida, nie? Oczywiście mapa normalna DDoS 2, jakby nie inaczej. Dobra, teraz to jakby widzieliście, to był lag dymka. No na razie 100% headshotów, 100% skuteczności i patrzymy dalej, nie? No, jak na razie normalna akcja. Zobaczymy zaraz. Teraz raczej będzie chyba wjazd na B, no zaraz zobaczymy. Nie, teraz mi się wydaje, że walnie teraz Ace'a czy coś w tym stylu. On teraz się zipnął. Nie, normalnie strzały, normalnie wszystko to wyglądało, nie? Także... No, no patrzymy dalej. Dobra, patrzymy dalej. Cały czas zauważcie, że on ma taki dziwny movement, że jak już zauważy innego kolesia, to namierza cały czas te miejsce, idzie do tego miejsca i atakuje, nie? Na spontanie. Nie, ale dobra, patrzymy dalej. Teraz tutaj... Tutaj wbijał longa, no i został rozwalony. Na razie nic specjalnego się nie dzieje, nie? W tym Overwatchu, no zaraz... Miejmy nadzieję, że raz coś tutaj będzie ciekawego, nie? Coś wartego uwagi, bo naprawdę... Jest to nudne. Oczywiście zrobimy sobie drugiego Overwatcha. Bo jeden to oczywiście za mało, nie? No i walnął. Walnął przez smoka. Oczywiście to mógł być przypadek, nie? A może to być WH. Nie, słuchajcie, wiecie co mi się... Nie no, ten drugi strzał już serio był dziwny. Lol, co to było? No, możemy mieć typka z ulhakiem, chociaż nie chcę już go osądzać oczywiście. Tak szybko, no ale patrzymy dalej, nie? Bo to jest takie... No i tu oczywiście, no i patrzcie jak wchodzi na spontanie. Nie, koleś ma ulhaka. To, jak to widać? Teraz było to tak widać, nie? Kto normalny raszuje BS-a, nie? Tak oczywiście od razu, nie? No jak oczywiście ma tam, nie wiem, P19 czy coś w tym stylu. Że jak już, nie wiem, dogadacie się z drużyną, ale po co tak raszować jeszcze samemu, nie? Na dodatek, nie? To jest serio dziwne. Koleś nie ma skinów oczywiście. No i oczywiście poszli sobie, to już oczywiście zmienił oczywiście widok. Nie, koleś ma ulhaka. Tak, próbuje się z tym kryć, nie, ale mu to nie wychodzi. Ale oczywiście patrzymy dalej, nie? A tutaj, o, widzicie, teraz już mu wychyli, o, no. Dziwne, bo go wcale nie widział, nie, a strzelił. Jak koleś się kryje, nie? Normalnie, ale to tak widać, to tak serio widać, nie? Ja go zreportuję za ulhaka, nie? Bo Ayamota tak nie ma. O, on już wiedział, że jest w tym smoku, nie? O, teraz spojrzał, o, dobrze. Bardzo dobrze, panie podejrzany. Dobra, już wie, że jest koleś tutaj właśnie na Double Doorsach, nie? No i ten strzał taki, nie wiem czy szybki, ale... Olha Akama. Co my, co się tutaj będziemy pipsić, nie? No i teraz patrzcie, no teraz... To nie ma nikogo na B. No to sobie wychylę. Wychylę sobie, tutaj jest oczywiście spokojnie, nie, tu nikogo nie ma. Jeszcze chciał zobaczyć tego kąta, czy ktoś tam jest, nie? Matko jedyna, dobry typ.
Nie, powiem wam tak. Olhaka idzie zobaczyć, nie? Po prostu idzie zobaczyć, jak koleś się kryje, nie? No, teraz będzie ciekawie, bo jest teraz tak, oczywiście jest teraz smoke. On już go widzi, że jest po lewej stronie. No słuchajcie, no dziwny typ, dziwny, no. Co zrobić? Nic nie zrobimy, tylko go trzeba zreportować, nie, za Olhaka. Zobaczymy, jaką jeszcze zajmuje pozycję w tabeli. Jest drugi. Oczywiście terroryści walczą, nie, no ale... No teraz patrzcie, teraz ten spontan, nie? No nikogo nie ma, to idę sobie z kosą. Ja nie mogę, to tak widać. To jest masakra, nie? No i na spontanie wszystko. Oczywiście jeden jest na respie, to już wie. Już wie, że tam jest. No już nawet na shifcie chodził. On już wie, że jest po lewej stronie. On już wie po prostu. To tak widać. Ciekawe, co zrobi. Czy tak patrzy się na niego? No jeden na jednego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? No i jak widzieliście, no... Ugrał na fuksie. No ale słuchajcie, koleś ma jak najbardziej wallhacka, no. Próbował się kryć, ale to mu po prostu nie wychodziło. Wspomaganie celowania nie wystarczające, ale pole widzenia oczywiste ponad wszelką wątpliwość. Tutaj niewystarczające dowody. Dobra, prześlij werdykt i zaraz się widzimy w kolejnym. No jedziemy z drugim overwatchem. Oczywiście znowu ta sama mapa, znowu The Dust 2. No i mamy naszego pana podejrzanego, no jak widzicie został zreportowany z samego początku, tak, mamy rundę pierwszą, ma tam oczywiście jakiegoś skina teraz tutaj widzę do USPK, no i zobaczymy co nasz pan podejrzany pokaże, no ja oczywiście teraz zobaczymy jak mu zaraz tutaj pójdzie. No już tutaj wie, że tutaj właśnie jest tutaj skampiony koleś. No i zobaczymy, jest 1 na 3, zaraz zobaczymy. Jest headshot. No i zobaczymy, mam taką nadzieję, że to ugra, nie? Tutaj już paka poleciała na long. Tutaj słyszy, na pewno go słyszał, na pewno go słyszał. Coś czuję, że to ugra. Tutaj usłyszał. Nie, ładnie to ugrał, ale to nie było takiego nic podejrzanego, nie? Ale ładnie to ugrał, powiem wam. No i zdążył ładnie. No i tak mi się wydaje, że za to Max został zreportowany, nie? Takie mam wrażenie. Zobaczymy dalej. Oczywiście ja sobie to będę przewijał, żeby to szybciej oczywiście przeleciało. Tutaj na razie obrania shorta, ale tu tutaj już opanowali to CT. No i na razie nic się zbytnio nie dzieje, nie? Tamte też się w sumie nic nie działo na początku. No a później się zaczęła się zabawa, nie? No teraz może być ciekawie. Też wbijam shorta. Poszły flesze smoki i zobaczymy. Jest jeden. Czemu ten podejrzany nie patrzy shorta? Znaczy tak, że... To byś wiedział, że już wyskoczyli, nie? No ale nie no, zaraz to... Na pewno słyszał, że ktoś wyskakuje.
Jest, zobaczcie, 1 na 3. O, może być ciekawa runda. No, to było już niezłe, nie? Tak na tym szorcie, tak choćby za szybko strzelał, nie? No nic, patrzymy dalej. Flash tak jak ci na spontanie. A ten terrorysta co teraz zrobił? O matko jedyno. Co ten terrorysta zrobił? Ja nie mogę, co za koleś. No i AWP-kę wziął, no zobaczymy. No chyba zna jakiś tutaj dobry punkt, który łatwo przeskanować tutaj oczywiście resp TT. Nie no, koleś po prostu dobrze gra, nie? Tak na razie tak patrząc ogółem, nie? Że dobrze gra, ale się zitnął. Nie wiem czemu ten fiołek nie zmienia pozycji. Aha, dobra, nie wiem co to było teraz. LOL, co oni grają? Ci terroryści to jacyś serio nuby chyba są, nie? Ten co splantował, teraz ten koleś coś się kampił, paczał się. Ten podejrzany 3 razy w niego nie miał trafić, no co to jest za turniej? O! Idealnie w niego namierzył. No nie gadaj! No i przeskanował, nie? Co za ziomek. Teraz coś było widać, że coś chyba napisał na czacie. Tutaj już terroryści pewnie wyzywają ich od wszakich nubów, botów i tak dalej, i tak, i tym podobnie. Kurde, ale zna tą pozycję, w której skanować, nie? Czy on to po prostu tak na spontanie robi, nie? Celował centralnie w tego manata. Ja nie mogę, co za dziwny typ. Jakieś skiny tam ma, nie? No ale... Ajejejejejej. Co by tutaj zrobić? Co by tutaj uczynić? Ja nie mogę. Ciężka sprawa wam powiem. Jeden się tutaj rozwalił. Terroryści już tutaj... Już tutaj zmarnowani, zrezygnowani z walki. Ale ciężka sprawa wam powiem co do naszego pana podejrzanego, nie? Nie, wcale go nie widzi. Nie no, słuchajcie, ale tak już jak za mało jest tak dowodów, nie? No tak, no są te akcje takie podejrzane, nie? No te skany na przykład, no zobaczymy teraz, maskara. Skąd on kurczę wie? I dalej skanuje to samo miejsce. Dziwne to jest. To jest serio dziwne. Ja już myślałem, że już nikogo nie przeskanuje, nie? A tu jeszcze jeden osobnik się taki znalazł, nie? Co go przeskanował. Zreportować go, albo go nie reportować. Przynajmniej za tego wallhacka, nie? No ale kurczę... No przerąbany typ, nie? O, widział go teraz trochę. Nie, słuchajcie, wiecie co? Kurczę, te skany, no nie podobały mi się te skany, nie griffing, nie inne wewnętrzne celowanie, nie. Smaganie pola widzenia. No ale to mogły być skany, nie? W takie miejsce, które on sobie wymierzył, strzelał tam i mu siadały te fragi, nie? Też tak może być. Ale wiecie co, ja mu dam, bo
Zobaczymy, jak go też inni osądzą, nie? Bo oczywiście, jak już mamy oczywiście wcześniej gadałem, jedno demko ogląda nie tylko ja sam, nie? Tylko oczywiście jeszcze też parę osób, nie? I zobaczymy, jak oni go ocenią, ale ja mu dam, bo kurczę, no... Takie skany, no raz taki skan na jakiś czas, na taki... Coś się może takie coś zrobić, nie? No ale, że aż tak często, no to tak nie wiedziałem, nie? Że takie coś może nawet być w Counter Strike'u, że tak często można przeskanować kogoś, nie? Dobra, oczywista ponad wszelką wątpliwość. No i oczywiście kolejny Overwatch zrobiony. Dzięki bardzo Wam za oglądanie. No i oczywiście zapraszam też na inne moje filmy. Trzymajcie się.